Dziękuję bardzo za zaproszenie i rzeczywiście miło jest przyjść i zobaczyć, co tutaj się dzieje i, i też co się zmienia. Pewnie już może, mogliście zauważyć, że trochę pokręciłem z tytułem. To znaczy w programie jest inny tytuł, teraz na slajdach jest trochę inny tytuł. Ja rzeczywiście będę zahaczał o ten temat świadomości, którym my się zajmujemy. Świadomości, nieświadomości, też będę trochę o nim wspominał, ale gdzieś po drodze, kiedy się zastanawiałem, co bym mógł powiedzieć na takim wydarzeniu, pomyślałem, że powiem o tym, Nowym, tej nowej linii badań, którą prowadzimy od jakichś dwóch lat, która dotyczy percepcji naturalnych scen i percepcji obiektów. I zobaczymy, jak to pójdzie. I, I jeśli pójdzie dobrze, to jeszcze kiedyś obiecuję jakiś wykład bardziej na temat świadomości. Więc, tak zaczynając bardzo ogólnie, to właśnie wszystkie te badania, które prowadzę z moimi studentami, z doktorantkami, z moimi współpracownikami, dotyczą w jakiś sposób roli. Uwagi w świadomym i w nieświadomym przetwarzaniu, czyli nieświadomym, czyli to, co rozumiemy jako przetwarzanie podprogowe bodźców wzrokowych. I teraz mam takie pytanie, ile osób z tych, które tutaj są, studiują psychologię albo mają jakieś są jakoś zaangażowane w badania psychologiczne poza mną? <laughs> Nie jest tak dużo, myślałem, że. No dobra, to w zasadzie dobrze. Bo chciałem zacząć od. Jakby takiego bardzo ogólnego stwierdzenia, i właśnie dla tych z Was, którzy studiują psychologię, to nie będzie nic nowego, czy to nie jest nic zaskakującego, ale dla tych, którzy nie mają do czynienia z tego typu badaniami, być może e, będzie. I gdyby generalnie badania, które są prowadzone właśnie w tym nurcie, czyli takie, które dotyczą świadomości albo takie, które dotyczą uwagi, generalnie większość, czy znaczna większość z nich używa takich bardzo prostych. Bodźców. czyli jeśli byście byli uczestnikami w takim badaniu, to prawdopodobnie na ekranie będą wyświetlane wam jakieś takie proste figury geometryczne, jakieś kreski, które będziecie musieli w jakiś sposób, nie wiem, dokonywać ich detekcji albo je rozpoznawać. Albo tutaj widzimy tak zwanego Gabor'a. To jest też taki, taki bodziec, który jest bardzo, bardzo lubiany przez Osoby, które zajmują się tymi badaniami. On może być na przykład przechylony w lewo albo w prawo, i gdyby wtedy osoby badane mają też za zadanie gdy przeprowadzić jakąś detekcję, czyli na przykład odpowiedzieć, czy on jest przechylony w lewo czy w prawo. I jednocześnie możemy w jakiś sposób manipulować uwagą albo możemy manipulować świadomością i patrzeć, jak te, jak te rzeczy, jak te mechanizmy w jakiś sposób wpływają na tą detekcję, albo na rozpoznanie. I teraz to, co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że gdyby, tak jak powiedziałem, możecie być w tym w jakiś sposób zaskoczeni, że gdyby czy powiedzieć, że to nie jest coś, co generalnie widzimy na co dzień, albo to nie jest, to nie są rzeczy, które w jakiś sposób, nie wiem, które, które gdyby najczęściej widzimy, czy, czy gdyby dlaczego tak w taki sposób jest to badane, ale gdyby tak mówiąc bardziej ogólnie powiedziałbym, że każdy eksperyment, jak gdyby niezależnie od dziedziny badań, niezależnie czy to jest fizyka, czy to jest biologia, czy to jest psychologia, każdy eksperyment jest w pewien sposób taką stworzoną sytuacją, która ma na, na celu wyizolować jakiś mechanizm, taki mechanizm, który jest trudno zobaczyć w, jak gdyby na co dzień. Ale właśnie sytuacja eksperymentalna ma na celu wyizolowanie tego mechanizmu, nawet jeśli on jest bardzo subtelny i w jakiś taki sposób pokazanie czy, czy pokazanie go i tego, w jaki sposób on funkcjonuje. Jak gdyby tego typu bodźce i tego typu bardzo proste sytuacje eksperymentalne, gdzie mamy na przykład za zadanie tylko i wyłącznie powiedzieć, czy coś jest przechylone w lewo czy w prawo, one właśnie pozwalają w jakiś sposób badać nam ten wpływ, na przykład uwagi. I różnych też typów uwagi na detekcję tego typu prostych bodźców. I też jest coś takiego, co chcę powiedzieć już teraz, żeby też nie było jakichś nieporozumień, bo teraz będzie, znaczy zaraz do tego przejdę, no ale jest to też jakiś spoiler w tym momencie, że zaraz będę kontrastował to podejście z takim podejściem, które używa bodźców bardziej złożonych, czyli właśnie takich jak sceny i obiekty. Ale jak ich chcę od razu zaznaczyć, bo to jest też dla mnie bardzo ważne, że kiedy będę to robił, to nie mówię, że. Gdyby jedno podejście jest lepsze albo gorsze, czyli że na przykład te badania, które wykorzystują bardziej realistyczne czy naturalistyczne bodźce, są w jakiś sposób lepsze, bo jakby są bliższe takiej naszej percepcji codziennej. Jakby tego totalnie nie twierdzę. Jak gdyby nie chciałbym, żeby to było jakoś tak zrozumiane, bo te, te, te badania, o których będę mówił, też w jakiś sposób nabudowują wiedzę, która wynika z tych badań bardziej podstawowych. I, I w pewien sposób to są takie dwa poziomy rozumienia. I to jak gdyby mówić, że jedno jest lepsze od drugiego, to trochę tak jakby mówić, że nie wiem, chemia jest lepsza niż fizyka, dlatego że w pewien sposób chemia wynika z fizyki albo że fizyka jest lepsza. Jak gdyby można bardziej lubić jedno albo drugie, ale nie ma to jakiejś takiej relacji, że coś jest lepsze albo coś jest gorsze. Okej, okay, więc tak jak powiedziałem, my też się zajmujemy tymi pytaniami badawczymi ale to, co w jakiś sposób wyluźnia nasze badania, to właśnie to, że używamy bardziej naturalistycznych bodźców i by jakie bodźce mam na myśli. Więc w wielu naszych badaniach używamy twarzy, używamy też twarzy emocjonalnych, czyli takich, które mają jakąś ekspresję emocjonalną, taką jak na przykład gniew albo strach, ale używamy, mamy też taką bardzo ciekawą linię badań, to jest moja własna twarz, która dla mnie jest jakby bardzo bardzo silnym i bardzo ważnym bodźcem, i mamy też taką linię badań, która właśnie polega na pokazywaniu osobom badanym ich własnych twarzy i patrzenia, jak te ich własne twarze są przetwarzane w porównaniu do, do innych twarzy. Więc jak gdy w wielu badaniach używamy twarzy, no i też taka mała dygresja na temat twarzy, że twarze są to ewolucyjnie takie bardzo ważne dla nas bodźce. Bo jak gdyby można sobie wyobrazić, że szczególnie kiedyś. Rozpoznanie tożsamości twarzy, albo rozpoznanie tego, jakie emocje wyraża dana twarz, że To mogła być rzeczywiście dla nas kiedyś kwestia być albo nie być, kwestia przeżycia. I tak samo dzisiaj w sytuacjach społecznych percepcja twarzy jest bardzo ważna, więc to jest coś, w czym jesteśmy szkoleni od, w zasadzie od, od momentu urodzenia. I też wiemy, że no mózg ma i przez to mózg wykształca też obszary, które w pewien sposób specjalizują się w przetwarzaniu twarzy. I dzisiaj nie będę mówił o twarzach, od razu powiem, że jeszcze gdzieś, w, gdzieś po internecie krąży i nadal można znaleźć taki artykuł, który już został opublikowany ponad rok temu w gazecie wyborczej właśnie mojego autorstwa na temat naszych badań dotyczących twarzy, na temat właśnie twarzy własnej, więc jeśli ktoś był bardzo zainteresowany, to myślę, że ciągle, ciągle może gdzieś go znaleźć i, i może przeczytać. Okej, okay, ale poza twarzami wykorzystujemy także obiekty, i na przykład takim klasycznym obiektem w tego typu badaniach są domy. I domy to jest taki nasz nowy, w sensie w ewolucyjnej skali nowy wynalazek, gdy nie jesteśmy biologicznie tak wyspecjalizowani w tego typu bodźcach, jak jesteśmy w twarzach, A jednocześnie domy są w pewien sposób porównywalne, bo jakby też składają się z jakichś mniejszych elementów, które muszą być zintegrowane, żebyśmy mogli rozpoznać całość. Gdy też mamy takie badania, gdzie na przykład kontrastujemy w jakiś sposób przetwarzanie twarzy i, i używamy też domów jako takich bodźców kontrolnych. Potem idąc jeszcze dalej, prowadzimy też badania nad scenami i to już jest taki wyższy poziom złożoności, ponieważ gdyby jeśli popatrzymy na tego typu scenę, no to mamy tutaj dwie osoby, które mamy jeden kluczowy obiekt i te osoby, gdy zachodzi pomiędzy nimi jakaś interakcja, no i teraz dla nas, gdyby wystarczy tak naprawdę ułamek sekundy, żeby zrozumieć, co tutaj się dzieje, ale z takiej perspektywy obliczeniowej, czy perspektywy naszego mózgu, no to jest właśnie pytanie, w jaki sposób do tego dochodzi, znaczy jak nasz mózg potrafi w ileś, maksymalnie ileś set milisekund rozpoznać tego typu złożony bodziec i go bardzo skutecznie zinterpretować. I ostatnio właśnie, i na tym się trochę dzisiaj skupię, prowadzimy też takie badania nad przetwarzaniem bodźców semantycznie niespójnych, czyli to są właśnie takie bodźce, jak tutaj widzimy, gdzie mamy jeden obrazek z osobą, która wkłada jakąś blachę z ciastkami do piekarnika, ale tutaj mamy dokładnie ten sam obrazek, gdzie ta sama osoba wkłada szachownicę. Co jakby nie ma większego sensu, ale, ale właśnie dzisiaj będę mówił trochę o tym, dlaczego. Takie bodźce wykorzystujemy. OK, teraz idąc już w kierunku tych badań, o których chcę dzisiaj rzeczywiście opowiadać, to znowu zacznę od takiego bardzo podstawowego wyniku czy, czy bardzo podstawowego zjawiska, które zostało opisane jeszcze w, już na początku lat 80. I jak gdyby to jest coś, co znajduje się dzisiaj we wszystkich podręcznikach psychologii, każdy student psychologii, mam nadzieję, że o tym wie. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, są to takie badania, gdzie osoba badana, wyobraźmy sobie, że osoba badana ma za zadanie powiedzieć, czy wśród wszystkich bodźców prezentowanych na ekranie znajduje się czerwone O. Natomiast jeśli te bodźce, jeśli na ekranie widzimy to, co jest tutaj po lewej stronie, no to powiedzieć, znaczy powiedzieć dla nas, czy, czy jak gdyby dokonać detekcji, tego czerwonego O, powiedzieć, czy ono jest wśród tych bodźców, czy go nie ma, no to jest bardzo proste, jak gdy, ponieważ to O jest jedynym czerwonym bodźcem, więc jak gdy ono w pewien sposób to jest to, co, co nazywa się pop-out po angielsku, czyli ono w pewien sposób jak gdy wyskakuje wręcz z tych spośród tych bodźców i automatycznie przyciąga naszą uwagę. Więc jak gdy niezależnie od tego, ile bodźców będzie na ekranie, to czas reakcji osoby badanej będzie zawsze taki sam, ponieważ ona po prostu automatycznie jest w stanie stwierdzić, czy ten bodziec tam jest, czy go nie ma. Ale jeśli to będzie taka sytuacja, jak tutaj po prawej stronie, gdzie mamy to czerwone O, ale mamy też inne czerwone bodźce, czyli w tym momencie, żeby powiedzieć, czy jest tam czerwone O, musimy połączyć dwie Cechy, bo musimy rozpoznać jednocześnie kolor i musimy jednocześnie rozpoznać kształt. I to jest już taka sytuacja, gdzie nie robimy tego automatycznie, czyli w pewien sposób musimy zacząć przeszukiwać i sami zacząć przerzucać uwagę pomiędzy bodźcami, co powoduje, że generalnie im więcej bodźców jest na ekranie, czyli im więcej jest tych dystraktorów, które nam przeszkadzają, tym bardziej rośnie czas reakcji, on rośnie liniowo wraz z liczbą dystraktorów, więc gdy to co my jako psychologowie to jak to interpretujemy to to, że gdy po lewej mamy tak zwaną sytuację przeszukiwania przeduwagowego albo przetwarzania przeduwagowego i przeduwagowego dlatego, że nie, nie musimy angażować naszej uwagi, tylko ten bodziec sam automatycznie przyciąga naszą uwagę, natomiast po prawej właśnie jest to taka sytuacja przetwarzania uwagowego, kiedy musimy Gdyby bardziej aktywnie zacząć tego bodźca szukać, ponieważ jest on definiowany przez koniunkcję dwóch cech. Ale teraz zmierzając już do tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, to powiedzmy, że przedstawiam Wam taką scenę i na przykład pytam Was, czy na tym obrazku znajduje się bochenek chleba, albo pytam Was, czy na przykład znajduje się tutaj toster, albo pytam Was, czy znajduje się tam dywan. No to jest, znaczy nie jest to trudne zadanie, i teraz to, co nas zastanawia, to, to dlaczego ono nie jest trudne? Jak gdyby jeśli trochę się obserwujecie swoje procesy psychiczne czy poznawcze, kiedy wykonujecie tego typu zadanie, to przynajmniej, przynajmniej tak myślę, a nawet jeśli nie macie tego poczucia, no to są badania, które pokazują, że tak powinno być, i że tak generalnie jest w populacji, to to, że jeśli jesteście zapytani o bochenek chleba, no, to prawdopodobnie nie patrzycie na podłogę, czy nie patrzycie, nie wiem, nawet na te krzesła, nie patrzycie też na sufit, tylko wasz wzrok i wasza uwaga bardzo skutecznie prześlizguje się po tych blatach i, i, i tak naprawdę tam szukacie. Tak samo pewnie jeśli zapytam was o toster, ale jeśli już zapytam was o dywan, no to wtedy raczej nie patrzycie na blaty, tylko patrzycie na, e, na podłogę. I jakby to, o czym, o czym chcę dzisiaj też powiedzieć, to to, że e, po pierwsze, to się dzieje bardzo automatycznie. Znaczy to nie jest tak, że siedzicie i zastanawiacie się, okej, okay, bo Henek chleba, czyli on prawdopodobnie jest na, na jakimś blacie, więc spojrzę najpierw tutaj, a potem spojrzę tam. Tylko jak gdyby, jeśli słyszycie tego typu hasło, czy, czy słyszycie o tego typu obiekcie, to robicie to bardzo automatycznie, po prostu wasza uwaga sama jak gdyby jest kierowana. I, i to pokazuje, że... W przypadku przetwarzania takich bodźców bardziej naturalnych, jak właśnie tego typu sceny. Po pierwsze, ta scena ma pewną strukturę, a po drugie, my mamy pewną wiedzę, jak gdyby sposób przeszukiwania przez nas tej sceny jest w pewien sposób interakcją tych dwóch czynników. Czyli jest ta struktura, którą my jesteśmy w stanie wykryć automatycznie i to się też są badania, które pokazują, że to się dzieje gdyby w, w zasadzie maksymalnie setki milisekund. Czyli nie musimy tego rozpoznawać, jak gdyby, czy przetwarzać w taki świadomy czy, czy, czy taki wolicjonalny sposób. A po drugie, aplikujemy tą naszą wiedzę o danej scenie, znaczy wiemy od razu, że to jest kuchnia, co powoduje, że wiemy, gdzie, gdzie szukać. Ja jak gdyby jeszcze raz właśnie no to, jest to, co, to jest to, co chcę podkreślić, że to, to są procesy, które w jakiś taki sposób dzieją się automatycznie, automatycznie w zasadzie poza, poza naszą kontrolą. I tak jak powiedziałem, jeśli, jeśli nawet tego nie czuliście, to jest duża szansa, że w badaniach jednak wyszedłby taki wynik, jak na przykład jest tutaj pokazany. To są właśnie badania z wykorzystaniem eye trackera, czyli takie urządzenia do śledzenia ruchów oczu, które pokazują, że dana scena. Gdyby ludzie wykonują pierwsze ruchy oczu w inne miejsca, zależnie od tego, czego mają szukać. Czyli, jeśli mają szukać laptopa, to wtedy przenoszą wzrok automatycznie na biurko, ale jeśli mają szukać np. pluszaka, to przenoszą go automatycznie na te dziecięce łóżka. Co pokazuje, że to jest zawsze ta sama scena, ale zależnie od zadania, ludzie jakby w maksymalnie kilkaset milisekund są w stanie odpowiednio kierować własną uwagę i własny wzrok. I to jest jakieś takie, pod... to do czego zmierzam, to jest jakieś takie podsumowanie właśnie tych dwóch sytuacji, czyli tego podejścia z tymi prostymi bodźcami i bardziej tego podejścia opartego na tych scenach naturalistycznych, bo rzeczywiście no, w jednym przypadku mamy bodźce, które są bardzo proste, w drugim wypadku mamy bodźce, które są bardzo złożone. I to się też wiąże z tym, co tutaj jakoś nazwałem, jak gdyby ilością informacji. Znaczy, w ten sposób ta ilość informacji w tym pierwszym przypadku jest bardzo mała, natomiast ilość takiej nie wiem, czysto fizycznej informacji, tego ile tu jest obiektów, ile jest różnych kolorów, tego że obiekty też w ten sposób zachodzą na siebie i się zakrywają, że mamy też jak różne plany w tej scenie, bardziej taki bliższy, ale też dalszy, to jest jak gdyby jakaś niesamowita ilość informacji dla naszego układu wzrokowego, a jednocześnie nasz układ wzrokowy jest w stanie... Bardzo szybko i bardzo automatycznie tą informację odczytać i w jakiś sposób wyekstrahować to, co jest dla nas najważniejsze i to, co jest nam potrzebne. I gdy właśnie taką najważniejszą rzeczą, którą, która myślę, że do tego prowadzi, to jest to, że jeśli patrzymy na te proste bodźce, to one są od siebie wzajemnie niezależne. W sensie każdy jest totalnie niezależny od każdego innego. Natomiast, jeśli patrzymy na tego typu naturalne sceny, to one mają pewną strukturę, tak jak już wspominałem wcześniej i jak gdy ta struktura też jest nam w jakiś sposób znajoma, bo my mamy pewną wiedzę na temat świata i mamy pewne swoje przewidywania na temat tego jak świat powinien wyglądać. Jak gdy ta struktura jest właśnie czymś co w pewien sposób kompresuje tą ilość informacji, czyli my na to nakładamy swoje własne schematy tego jak powinna wyglądać typowa kuchnia i co w tej kuchni się znajduje i co gdzie się znajduje. A jednocześnie Właśnie przez to, że jest tutaj ta struktura, nasz mózg jest w stanie bardzo skutecznie, mm, skutecznie rozpoznawać rzeczy, nawet, nawet jeśli informacje są niepewne i bardzo skutecznie e, kierować uwagą. I teraz jeśli chodzi o taką strukturę i kontekst, to myślę, że można wyróżnić dwie rzeczy, które nam pomagają właśnie bardzo szybko i bardzo sprawnie. E, rozpoznawać tego typu sceny i tego typu bodźce. Jedna to jest relacje pomiędzy obiektami, czyli zwykle jest tak, że właśnie jeśli widzimy gdzieś krzesło, no to prawdopodobnie obok możemy zobaczyć drugie krzesło, a też przed krzesłem prawdopodobnie będzie jakiś blat albo będzie jakiś stolik. Z drugiej strony, nie wiem, właśnie jeśli widzimy garnek, to, to jest bardzo prawdopodobne, że on stoi na kuchence i to oczywiście nie są jakby takie zależności, stuprocentowe, ale jak gdyby są to zależności wyrażone w jakimś prawdopodobieństwie, które też pozwalają naszemu mózgowi łatwiej rozpoznawać obiekty, które są zgodne z tym, czego się spodziewamy. Natomiast druga rzecz, na której właśnie chciałbym się też dzisiaj skupić, to jest kwestia czegoś, co po angielsku nazywamy gist of a scene, więc to po polsku nie, można przetłumaczyć jako jakiś sens albo istota albo esencja. Więc ja będę używał tego, tego sformułowania sens i o co, o co chodzi z sensem sceny. Więc jak gdy sens sceny definiuje się jako taka bardzo, ale to bardzo ogólna i bardzo taka wysokiego poziomu reprezentacja danej sceny, czyli na przykład to, czy dana scena jest naturalna, czy jest jakimś środowiskiem naturalnym, czy raczej jest jakimś środowiskiem stworzonym przez człowieka, czyli sztucznym ale z drugiej strony jak już na przykład rozpoznamy, że coś jest sztuczne, sztucznym środowiskiem, no to wtedy na takim trochę niższym poziomie, idąc dalej, czy to jest na przykład kuchnia czy łazienka. I teraz to, co być może jest, jakby to co jest w jakiś sposób pewnie nieintuicyjne i, i czego byśmy właśnie nie wiedzieli, gdyby nie tego typu badania, to to, że gdyby ten sens sceny jest rozpoznawany przed obiektami. Znaczy krótsza prezentacja sceny jest potrzebna, na przykład właśnie po to, żeby rozpoznać, czy dana scena jest naturalna czy sztuczna, niż żeby rozpoznać jakieś obiekty w tej scenie. I Teraz to, gdyby to w pewien sposób jest jakieś takie nieintuicyjne, bo wydaje nam się, że to powinno iść w drugą stronę, czyli, żeby rozpoznać, czy, czy na przykład to jest kuchnia czy łazienka, no to musimy rozpoznać, czy nie wiem, tam jest umywalka, czy to jest raczej zlew. I to na tej podstawie rozpoznajemy, czy to jest właśnie kuchnia, czy łazienka. Albo musimy rozpoznać, że tam jest na przykład las, albo że to jest to pustynia i dopiero wtedy możemy zdecydować, że to jest środowisko naturalne, a nie sztuczne. Ale to, co pokazuje właśnie dużo badań, jest naprawdę na to dużo dowodów i to jest taki bardzo mocny wynik w tej dziedzinie badań, to właśnie to, że tak naprawdę to się dzieje w drugą stronę. Czyli my jesteśmy najpierw w stanie zdecydować powiedzieć, ok, to chyba było coś naturalnego, ale generalnie to jeszcze nie wiem, co to było. Czyli no, wydaje mi się, że to było coś naturalnego, albo wydaje mi się, że to był, nie wiem, jakieś wnętrze, ale nie wiem jeszcze, jakie to było wnętrze. Nie wiem, czy to jest czy raczej kuchnia, czy to jest raczej łazienka. Więc jak gdyby to można podsumować jako, jako to, to jest to angielskie powiedzenie, że, że widzimy las, zanim rozpoznamy drzewa i w pewien sposób to się dzieje też tutaj, że wiemy, czy coś jest, coś jest przestrzenią sztuczną, czy naturalną, zanim wiemy tak naprawdę, jaka to jest dokładnie przestrzeń. I teraz jakie jest, jak, jaka jest rola tego sensu, który jest rozpoznawany bardzo szybko, jest rozpoznawany jako, jako pierwszy, więc też dużo badań pokazuje, że sens sceny w pewien sposób Preaktywuje, czyli w momencie, jak on jest rozpoznany, a dzieje się to bardzo szybko, to już to pozwala nam na taką preaktywację jakichś obiektów czy jakichś konceptów, które spodziewamy się w danym środowisku napotkać. Więc jeśli one są już w pewien sposób preaktywowane, to potem też następuje łatwiejsze czy szybsze ich rozpoznanie. I gdyby nie, nie chcę już tutaj wchodzić w tym momencie, też. W szczegóły, ale rzeczywiście są takie modele teoretyczne, które mówią w jaki sposób to się dzieje i które właśnie, gdy większość osób twierdzi, że rozpoznawanie tego sensu sceny następuje na bazie... Tych, tych niskich częstotliwości przestrzennych jakby w mózgu, w jakiś sposób też ta informacja, która dotyczy detali, czyli tych wysokich częstotliwości przestrzennych i ta, która dotyczy takiego ogólnego zarysu sceny, czyli tych niskich częstotliwości, ona jest rozdzielona przez tak zwane szlaki magno i, i parwo, które już na, na siatkówce, gdyby inne komórki tworzą, inne komórki nerwowe tworzą to szlaki i one są potem w jakiś sposób rozseparowane też na dalszych etapach przetwarzania. Więc jak gdyby idea jest taka, że właśnie na bazie tych niskich częstotliwości jesteśmy w stanie rozpoznać sens tej sceny i to powoduje już jakby taką preaktywację pewnych obiektów zgodnych z tym sensem i dopiero potem przychodzi ta informacja o detalach i ona pozwala już jak gdyby na takie, na takie, no właśnie rozpoznanie, co spośród tych preaktywowanych obiektów, co jest rzeczywiście tym obiektem, który, który widzimy. Więc, jeszcze żeby dać Wam taki przykład wpływu na tego, jak właśnie kontekst, i to taki kontekst, który tutaj składa się tylko z tych niskich częstotliwości, w jaki sposób wpływa na rozpoznanie, to. Znaczy, już wiecie też, o co was zapytam, i to jest taka sytuacja, że możecie oszukiwać, więc nie będę was pytał. Więc, jak gdyby, jak patrzycie na to, co się dzieje tutaj po lewej stronie, to prawdopodobnie widzicie suszarkę. Natomiast, jeśli patrzycie tutaj na prawą stronę, to prawdopodobnie widzicie wiertarkę. No i oczywiście wiecie, że, znaczy Wy spodziewacie się, że fizycznie to jest dokładnie ten sam kształt, dokładnie ten sam obiekt, ale jednocześnie jak patrzymy na te kształty, to ciężko jest nam w ogóle się uwolnić od takiej interpretacji, że gdyby ciężko jest nam zobaczyć suszarkę po prawej stronie albo wiertarkę po lewej, ponieważ właśnie rozpoznajemy jakby cały kontekst tej sceny. I teraz pytanie, skąd to wszystko wiemy, ponieważ gdyby kiedy mówię o tych rzeczach, to one nam się wydają takie strasznie naturalne. Znaczy to jest tak, że my po prostu widzimy tą scenę i, i jak gdyby no w jakiś sposób jest to właśnie tak naturalne, że, że w ogóle tego nie dostrzegamy, więc jak gdyby, w jaki sposób można badać takie rzeczy. I właśnie tego typu relacje pomiędzy kontekstem a obiektami. E, Jedną z linii badań jest właśnie ta, ta linia badań nad obiektami semantycznie niespójnymi, czyli to są takie obiekty, których w danym kontekście się nie spodziewamy, które są w jakiś sposób nie, niespójne właśnie z tym kontekstem. Więc obecnie w naszych badaniach używamy takich dwóch zestawów bodźców, też przygotowanych przez, przez innych badaczy. Z ten po lewej, jak gdyby to są zawsze sceny naturalne albo takie sceny sztuczne, czyli wnętrz które są sparowane z obiektami, które, czyli obiekty to są albo zwierzęta naturalne, albo, albo meble, które są sztuczne. Natomiast ten zestaw po prawej on jest jakby taki bardziej złożony, czyli tutaj zawsze mamy jakiegoś aktora, osobę, która wykonuje pewną czynność przy pomocy obiektu i ten obiekt może być albo spójny, albo może być niespójny z kontekstem, albo właśnie z tym, czego się spodziewamy. I rzeczywiście no, to, co, to, co mówiłem wcześniej o wpływie kontekstu na przetwarzanie. E no to jest właśnie to co wiemy z tego typu badań, czyli to, że niespójne obiekty są generalnie dla nas trudniejsze do rozpoznania, że są one też wolniej przetwarzane, bo właśnie nie ma tej facylitacji ze strony kontekstu, no i są też gorzej zapamiętywane, co też może się wydawać jakieś takie nieintuicyjne, bo wydaje nam się, że jeśli coś jest niespójne, to może właśnie powinniśmy zapamiętywać to lepiej, ale okazuje się, że właśnie nie do końca, że jeśli nie ma tego wpływu kontekstu, który w jakiś sposób wspomaga przetwarzanie to generalnie zapamiętujemy to gorzej. OK, więc to był taki bardziej ogólny wstęp i teraz jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch badaniach, które przeprowadzaliśmy ostatnio właśnie z użyciem, czy bardziej w tym, które, które jakoś wpisują się w to linię badań. I to, to już to bardziej chciałbym je podać jako jakieś przykłady tego, co robimy i tego, jak to trochę wygląda od kuchni, że tak powiem. I Pierwsze z tych badań miało na celu lepsze zrozumienie, jaka jest właśnie rola uwagi w przetwarzaniu obiektów i przetwarzaniu kontekstu, i specyficznie jaka jest rola uwagi w przetwarzaniu tych obiektów, które są niespójne semantycznie. Więc jeśli się patrzy na literaturę, to jest naprawdę dużo dowodów na to, że takie niespójne czy niekongruentne obiekty, że one zatrzymują naszą uwagę. Znaczy, że. Jak już je raz zobaczymy, czy skupimy na nich uwagę, przeniesiemy na nie nasz wzrok, to gdy ten wzrok czy ta uwaga dłużej tam zostaje. Potrzebujemy więcej czasu, żeby w jakiś sposób ten obiekt y, przetworzyć. Natomiast są bardzo sprzeczne wyniki, jeśli chodzi o, o to, czy takie obiekty są generalnie w stanie automatycznie przyciągać naszą uwagę. I teraz. Tutaj wypisałem jakieś badania, które używają konkretnych metodologii czy konkretnych, e, konkretnych technik, takich właśnie jak na przykład te metody eye trackingowe, czyli śledzenia ruchu oczu no i mamy ileś badań, które pokazują czy wyciągają wniosek, że tego typu obiekty przyciągają uwagę, ale potem mamy też ileś badań, które generalnie wykorzystują dokładnie te same metodologie, ale dochodzą do e, innych konkluzji. E, więc gdyby też chcieliśmy dołożyć do tego jakąś swoją cegiełkę i postarać się zaprojektować takie badanie, które pozwoliłoby no jak najbardziej jednoznacznie czy, czy wyciągnąć też jak najmocniejsze konkluzje na temat tego, jak to e, rzeczywiście wygląda w świetle tych sprzecznych wyników. I teraz, dlaczego to jest jakby ważne, czy co to w jakiś sposób może nam powiedzieć, no, i tutaj znowu wróciłbym do do tych badań, o których mówiłem, i do tych dwóch sposobów przeszukiwania, czyli tego, że możemy coś zobaczyć przeduwagowo, albo musimy czegoś poszukiwać uwagowo. No i teraz pytanie jest, jak to się dzieje w przypadku tego typu obiektów? Czy możemy mówić o jakimś typie przeduwagowego przetwarzania tego typu obiektów, czyli takiego bardzo szybkiego i automatycznego, tego, że jak widzimy tego typu scenę, to ona automatycznie przyciąga naszą uwagę w pewien sposób bez naszej woli czy bez naszej, bez, bez naszej kontroli. I gdyby się tak działo, to by rzeczywiście pokazywało, że bez, bez uwagi czy bez udziału też w jakiś sposób świadomości do tego typu bardzo złożone sceny i relacje, że one mogą zostać rozpoznane właśnie bez tego, czyli mogą zostać rozpoznane bardzo automatycznie. Więc znowu jakby podkreślam, że no z punktu widzenia, że nam to się wydaje jakby dosyć oczywiste, ale z punktu widzenia naszego mózgu przetworzenie tego typu sceny i zrozumienie, że ona jest niespójna i zrobienie tego na przykład w 200 czy 300 milisekund to jest naprawdę dosyć złożony problem i, i, i nadal nie wiemy tak naprawdę jak nasz mózg to osiąga i jak to się dzieje. Więc e, jeśli byście byli badanymi, e, jeśli byście kiedyś przyszli do nas na badanie, do czego również zachęcam, często też rekrutujemy osoby badane przez Facebooka i na końcu też, też, też pokażę, e, pokażę adres naszego Facebooka, więc też jeśli byście byli zainteresowani, to możecie śledzić i ewentualnie się zgłaszać. Więc jeśli byście byli badanymi w tego typu badaniu, to w tym konkretnym eksperymencie Osoby badane siedziały przed monitorem i zawsze na początku każdej próby był wyświetlany ten krzyż fiksacji tak zwany i potem pojawiały się dwie sceny. Czyli jedna z nich zawsze była niespójna, druga była spójna i one się pojawiały na 100 albo na 500 milisekund, ale czyli to by były jakby dwa warunki prezentacji tych scen spójnych, niespójnych na 100 i na 500 milisekund. Ale też mieliśmy drugi warunek, który powiem też na końcu, dlaczego wprowadziliśmy. W którym prezentowaliśmy sceny, które były neutralne i emocjonalne. Czyli jedna ze scen zawsze była zagrażająca, zawsze była jakby negatywna emocjonalnie, i one też były prezentowane albo na 100, albo na 500 milisekund. Tylko, że osobom badanym w tym, w tym badaniu jest to tak zwany paradygmat dot probe. Mówimy, gdyby będą tam jakieś sceny, ale masz je totalnie zignorować, one w ogóle nie są ważne z twojego punktu widzenia. I jedyne, na czym masz się skupić, to detekcja tych kropek, które potem się będą pojawiać. Czyli zadaniem osoby badanych jest kliknięcie jednego z dwóch przycisków, który jakby w ten sposób, powiedzenie, okej, okay, albo orientacja tych kropek była pionowa, albo była pozioma i to jest jedyne, jedyne, na czym osoba badana ma się w tym momencie skupiać. Czyli w pewien sposób dlatego mówimy osobom badanym, że te sceny nie są ważne i rzeczywiście z punktu widzenia wykonania tego zadania one dla nich nie są ważne. Właśnie to, to na czym nam zależy, to badanie takich procesów, które są automatyczne i niezależne od ich kontroli czy od ich woli. Czyli w pewien sposób to, co chcemy osiągnąć tutaj tym paradygmatem, to sprawdzenie, czy nawet jeśli oni wiedzą, że mają się nie skupiać, czy nie przerzucać uwagi w kierunku tych scen, czy mimo to, to się dzieje właśnie w taki sposób automatyczny i poza ich kontrolą. A to, co, to, co jeszcze powiem, to to, że tak jak mówiłem, były te cztery warunki, czyli dwa czasy prezentacji i, i dwa typy scen, niespójne, spójne i neutralne, emocjonalne, no jak gdyby każdy, i w każdym z tych warunków mieliśmy po 400 prezentacji, więc jak gdyby nie jest też tak, że prezentujemy je tylko po jednym razie, tylko to jest bardzo wiele powtórzeń. I na koniec, jeszcze badani wykonywali takie zadanie identyfikacji, gdzie tu już im mówiliśmy: OK, teraz w tym momencie Twoim zadaniem jest rozpoznawanie tych scen, i musisz powiedzieć, po której stronie była scena niespójna, albo po której stronie była scena emocjonalna, czyli oni mówią lewa, prawa a potem jeszcze prosimy ich w każdym, po każdej takiej decyzji o oszacowanie pewności, czyli jak bardzo pewny jesteś na takiej skali, od całkowicie zgaduję, po jestem całkowicie pewny. I to, co nam wychodzi, to to, że generalnie oni są lep... znaczy nasi badani są lepsi w rozpoznawaniu scen emocjonalnych, czy tych scen zagrażających, niż scen niespójnych ale ciągle, nawet jeśli te sceny niespójne są prezentowane na 100 milisekund, to oni wykonują to zadanie naprawdę dobrze. Tutaj prezentujemy D' to jest taka miara wykonania tego zadania, jeśli ten D' jest, wynosi około półtora, to jest ciągle naprawdę, naprawdę dobre wykonanie. Natomiast jeśli chodzi o te sceny zagrażające, no to oni naprawdę, to jest taki poziom sufitowy, gdzie, gdzie oni praktycznie w, każdym, w każdej próbie odpowiadali dobrze. I potem już też nie omawiając tego dokładnie, no te wyniki dotyczące ich pewności są generalnie w zgodzie z tym, czyli jak sceny emocjonalne były prezentowane na 500 milisekund, to praktycznie w 80% prób oni mówili, ja no, jestem całkowicie pewny, że to było po prawej albo po lewej, ale jeśli na przykład te sceny niespójne były prezentowane tylko na, na 100 milisekund, to wtedy raczej... w w 25% mówili, jestem całkowicie pewien. Czyli w ten sposób to zadanie było jakoś dla nich trudniejsze, ale ciągle wykonywali je bardzo dobrze. Gdy też idea tego zadania jest taka, że jeśli to jest rzeczywiście tak, że ma uwaga, na przykład wędruje automatycznie w stronę tej sceny emocjonalnej, to teraz, jeśli te kropki pojawiają się po drugiej stronie, to teoretycznie osoba badana powinna być wolniejsza. Bo ta sytuacja jest taka, że jej uwaga jest po tej stronie, więc ona musi wrócić tą uwagą, i dopiero wtedy może odpowiedzieć na to pytanie dotyczące orientacji. Natomiast, jeśli te kropki są po tej stronie, gdzie uwaga już powędrowała, to jakby wtedy zakładamy, że osoby badane będą szybsze w tym zadaniu. I to jest rzeczywiście to, co znajdujemy, ale jak gdyby znajdujemy to tylko w tym warunku, gdzie zagrażające sceny były prezentowane na 500 milisekund. Czyli wtedy rzeczywiście, jeśli te kropki pojawiały się po stronie, po której była scena zagrażająca wcześniej, to oni szybciej byli w stanie odpowiedzieć właśnie dlatego, że ich uwaga już po tej stronie się znajdowała. Natomiast w ogóle nie znajdujemy jak gdyby takiego efektu w przypadku tych scen niespójnych. Czyli w tym momencie oni zawsze odpowiadają z podobnym czasem, niezależnie od tego, po której stronie te kropki się znajdowały. I w tym eksperymencie też rejestrowaliśmy EEG, czyli elektroencefalografię, czyli właśnie tę aktywność elektryczną mózgu albo tak zwane popularnie też fale mózgowe. I to, co nas interesowało, to to, i to jest, gdy też już bardzo dobrze pokazane przez innych badaczy, i my w pewien sposób wykorzystujemy te metody, żeby badać nowy problem, który nas interesuje, to to, że gdyby też może o tym wiecie, że zawsze jest tak, że jeśli coś się pojawia w prawym polu widzenia, to to jest przetwarzane w lewej półkuli, a jeśli coś się pojawia w lewym polu widzenia, to to jest przetwarzane w prawej półkuli. Czyli gdyby jest w pewien sposób takie przetwarzanie tej informacji wzrokowej na krzyż. I teraz. Jest jak gdyby, taki typ analizy, który pozwala na patrzenie na takie asymetrie, czyli jak gdyby, to, co nas interesuje, to to, czy gdyby, aktywność w tej półkuli, która przetwarza bodziec emocjonalny albo ten bodziec niespójny, czy ona jest mocniejsza niż aktywność w tej drugiej półkuli, co właśnie jest takim wskaźnikiem tego, że rzeczywiście ta uwaga powędrowała w tą jedną stronę, że w pewien sposób to przetwarzanie w tej jednej półkuli jest wzmacniane przez uwagę. I rzeczywiście, gdyby patrząc na te nasze dane, znajdujemy bardzo silny, bardzo silny, właśnie jak patrzymy na taką aktywność już, na różnicę aktywności pomiędzy półkulami, to znajdujemy bardzo silną różnicę, która właśnie mówi nam o tym, że jeśli te sceny były zagrażające, to jak gdyby już w, już, już w okolicy 200 milisekund po, po prezentacji tych scen, one w tej półkuli, czyli właśnie ta półkula, która przetwarzała scenę zagrażającą, że ona była w jakiś sposób wzmacniana i była bardziej aktywna. To jest generalnie interpretacja tego, co tu widzimy na tym wykresie. Ale to, co jest ważne, to to, że w ogóle nie widzimy tego typu efektu, znaczy jego absolutnie nie ma w przypadku właśnie scen niespójnych, czyli nasza interpretacja jest taka, że e, jeśli chodzi o te sceny niespójne, to tutaj tego przyciągania uwagi nie ma. E, to jest jakieś takie podsumowanie tego, że rzeczywiście te sceny zagrażające przyciągają naszą uwagę automatycznie, nawet jeśli mówimy badanym nie zwracaj na nie uwagi i one są nieważne dla ciebie, to się ciągle dzieje, ale w przypadku tych scen niespójnych, gdy tego nie obserwujemy, więc nasza konkluzja jest taka, że gdy te sceny nie przyciągają jednak uwagi automatycznie, czyli że też nie są rozpoznawane jakoś przed czy nie są rozpoznawane automatycznie. Gdy to, co jest, to jest dla nas w jakiś sposób ważne w tym eksperymencie, to, to jest to, że rzeczywiście nie wiedzieliśmy, jaki ten wynik będzie. Czyli, jak gdy próbowaliśmy rozsądzić pomiędzy tymi dwoma alternatywami, czyli przyciągania uwagi versus braku przyciągania uwagi. I teraz, jeśli się chce pokazać, że jakiegoś efektu nie ma, to to generalnie jest zawsze bardzo trudne zadanie, bo zawsze ktoś może przyjść i powiedzieć, no, może nie znalazłeś tego efektu, bo nie wiem, na przykład Twoja grupa badanych była w jakiś sposób specyficzna, albo może twój eksperyment był źle zaprojektowany, albo może powinieneś użyć innych parametrów w tym eksperymencie, albo może po prostu, nie wiem, wasz sprzęt na przykład nie działał prawidłowo i dlatego nie widzicie żadnych efektów. Jak gdyby właśnie myśląc o tych wszystkich o tego typu krytyce, to był powód, dla których dla którego też. Prowadziliśmy w tym eksperymencie te sceny zagrażające, bo teraz jeśli możemy pokazać, że właśnie w przypadku scen zagrażających jest przyciąganie uwagi z wykorzystaniem tego samego eksperymentu, tego, z tych samych procedur, tych samych osób badanych, to mamy w pewien sposób taki bardzo mocny argument za tym, że gdyby to, wyst to zjawisko występowało też w przypadku scen niespójnych, to też byśmy je zobaczyli. Czyli w pewien sposób te sceny emocjonalne dają nam taki nie wiem, jakąś taką podkładkę, nazwijmy to, czy taki kontekst też do interpretacji tych wyników, które nas interesowały najbardziej. Tak, więc jak gdyby interpretacja może być też jakaś taka ewolucyjna, bo oczywiście te sceny zagrażające są dla nas ważne z takiego punktu widzenia ochrony. Czyli jak gdyby musimy je bardzo szybko wykrywać, te obiekty zagrażające, ponieważ to to nam pomaga, czy pomagało zawsze jakoś przeżyć. To, co właśnie nas, to jest jakaś interpretacja, no to, co, to, co nas najbardziej interesowało, to te sceny niespójne. No i właśnie to, że, że jednak to nie jest przetwarzane jakoś tak automatycznie, jak niektórzy myślą. I teraz, jeszcze kończąc i opowiadając tylko bardzo krótko na temat takiego projektu, który prowadzimy w tym momencie i gdzie dane tak naprawdę jeszcze cały czas zbieramy. Ten projekt dotyczy generalnie tej relacji właśnie pomiędzy tym, co nazwałem wcześniej sensem sceny, a przetwarzaniem obiektów. I jak gdyby, jeśli się popatrzy na literaturę czy na dotychczasowe badania, to dosyć dobrze wiemy, że sens sceny wpływa na przetwarzanie obiektów, ale to, co nas. Gdyby to, co nas zaczęło interesować, a co generalnie w zasadzie nie było jeszcze badane, to czy ta relacja działa tylko w jedną stronę, czy może ona działa też w tą drugą stronę? Czyli czy to jest rzeczywiście tak, że ten sens jest przetwarzany najpierw, że to jest taka dosyć liniowa relacja i tylko sens wpływa na obiekty, czy może jest też jakaś interakcja, która idzie w tą drugą stronę. Więc jak gdy to. Ta interakcja, która by szła w tą drugą stronę, czyli właśnie to, że obiekty wpływają na przetwarzanie sensu, no to gdy obecnie przez te modele tego, jak my rozumiemy, jak te zjawiska zachodzą w mózgu, to raczej nie jest przewidywane. Więc gdyby tak było, to by w pewien sposób też trochę nas popychało w kierunku jakby zmiany myślenia o tym, jak to konkretnie w mózgu może być zaimplementowane. Więc w tym badaniu rzeczywiście mieliśmy takie hipotezy, że tak jak już mówiłem rozpoznanie tego sensu sceny jest szybsze, to znaczy odbywa się przed rozpoznaniem obiektów, ale także, że te obiekty, które są w scenach spójnych są łatwiejsze do rozpoznania niż te, które w niespójnych. Też tak jak mówiłem, no to jest coś, co już dosyć dobrze wiemy, więc potwierdzenie tych dwóch hipotez to była jakaś replikacja tego, co już zostało pokazane przez wiele wcześniejszych badań. Natomiast taką nową hipotezą to jest to, że rozpoznanie sensu, gdy w scenach spójnych też jest łatwiejsze, czyli że te niespójne obiekty też wpływają na przetwarzanie właśnie tego sensu. I tutaj wykorzystywaliśmy, to było, wszyscy badani mówili, że to było strasznie przyjemne i takie ładne badanie, bo rzeczywiście prezentowaliśmy im dużo zwierzątek i te zwierzątka były albo w kontekście naturalnym, albo właśnie w tym niespójnym kontekście i prezentowaliśmy im też te meble, które też powinny tutaj być w niespójnym kontekście, czyli mebel powinien być na, na tle tej góry lodowej. I po prostu ich zadaniem było były takie dwie części tego eksperymentu, ich zadaniem było po prostu rozpoznawanie też przez kliknięcie jednego z dwóch przycisków, czy sens gdy tej sceny, czy to była scena sztuczna, czy naturalna, to w jednej części, a w drugiej części dokładnie to samo zadanie, tylko dotyczące obiektów. No i te sceny były wyświetlane na bardzo krótkie czasy, czyli pomiędzy 16 a, a 100 milisekund. I jak na razie przebadaliśmy, 20 osób i to jest też taki bardzo wstępny graf, który gdzieś tam przygotowaliśmy, ale omawiając go, no to rzeczywiście tutaj na tej osi mamy to, jak dobrze oni wykonywali to zadanie, czyli gdy to jest proporcja poprawnych odpowiedzi, a tutaj mamy różne czasy prezentacji, czyli od 16 do 100 milisekund, czyli to co jest dosyć oczywiste, to to, że im dłuższy był czas prezentacji, tym lepiej oni wykonywali to zadanie, tym lepiej rozpoznawali i lepiej rozpoznawali w obu tych zadaniach, czyli jak gdyby i sens sceny i, i obiekty były lepiej rozpoznawane, ale też znaleźliśmy dwa te efekty, o które nam szczególnie chodziło, czyli rzeczywiście jak porównamy rozpoznanie obiektów, to oni byli lepsi, kiedy obiekt był spójny niż kiedy obiekt był niespójny ale to, co było dla nas najważniejsze, to właśnie też przebadanie tego efektu i pokazanie, że to samo dzieje się, kiedy oni mieli rozpoznawać background, czyli rozpoznawać właśnie ten sens sceny. I tutaj też, jak gdy pokazujemy, że jeśli ta scena zawierała niespójny obiekt, to to w jakiś sposób wpływało na ich decyzję na temat, na temat sensu pomimo tego, że gdyby też wiedzieli, że obiekty nie przewidują, w sensie, że one są pomieszane totalnie z tymi, z tymi backgroundami czy sensami, więc jak gdyby, że nie, masz, nie, ma, nie ma w pewien sposób sensu się też sugerować tym, jaki był obiekt albo tym, jak to, jakie było tło. Więc jak gdy to, co, to, co, to, nad czym teraz cały czas jeszcze pracujemy, no i to mi się wydaje z takiej perspektywy teoretycznej bardzo jakoś ciekawe i bardzo ważne, to właśnie to, że gdyby ta interakcja rzeczywiście działa w dwie strony, znaczy to jest tak, że sens sceny jest rzeczywiście przetwarzany najpierw, znaczy potrzebujemy mniej czasu, ale potem też jest tak, że te obiekty wpływają na przetwarzanie sensu, czyli znaczy jak gdyby to jest coś, co, co w tym momencie nie jest przewidywane przez większość tych modeli, które... Które mówią nam, jak powinniśmy te zjawiska rozumieć. Więc w ramach jakiegoś takiego podsumowania, to, co chciałem przekazać jakoś w tej prezentacji, to to, że mamy dużo tych badań w psychologii z wykorzystaniem tych bardzo prostych bodźców. I jednocześnie te badania są bardzo ważne i dają nam jakieś takie fundamentalne zrozumienie tego, jak nasz mózg funkcjonuje, ale też mamy takie badania z wykorzystaniem bodźców bardziej złożonych i naturalistycznych. I że te bodźce charakteryzują się czymś, co możemy nazwać taką emergentną strukturą. Znaczy, że jak przeszukujemy na przykład tego typu bodźce, to są jeszcze pewne zasady, które są dodatkowe w stosunku do tych zasad czy do tych mechanizmów, które wykorzystujemy, kiedy przeszukujemy takie proste bodźce używane podczas eksperymentów. Więc jakoś starałem się podkreślić to, że, że ta rola struktury. Sceny, ale też naszej wiedzy jest bardzo ważna i że bez tego okazuje się, że wykonujemy te zadania dużo gorzej, na przykład jeśli coś jest niespójne, pomimo tego, że gdy na co dzień w ogóle tego nie czujemy, znaczy to jest coś, co jest bardzo mocno zaimplementowane w naszych głowach, w naszych mózgach, działa tak automatycznie, że my w żaden sposób nie mamy też do tego dostępu. E też to, co mówiłem o tym, że to jest dosyć nieintuicyjne, właśnie o tym, że w pewien sposób najpierw rozumiemy ten sens sceny, czy najpierw jesteśmy w stanie zdecydować, czy scena była naturalna, czy sztuczna, zanim w ogóle jesteśmy w stanie rozpoznać jakieś obiekty. No i to, że, że co właśnie wynika też z tego, co powiedziałem, że te obiekty, które są niespójne z kontekstem, są przetwarzane gorzej. Więc też przy tej okazji chciałem. Po pierwsze podziękować Wam wszystkim za uwagę i za wzięcie udziału. Chciałem też podziękować moim doktorantkom, MUCI, Natalii, także wszystkim studentom, z którymi obecnie pracuję, którzy też część z nich była zaangażowana w ten projekt, część jest zaangażowana w te inne projekty, o których mówiłem, na przykład z, z wykorzystaniem twarzy. Te badania były też prowadzone we współpracy z Jad Mudlik z Uniwersytetu w Tel Awiwie i też dużo współpracujemy z Anną Nowicką, która jest profesorem u nas w Instytucie. I to było głównie, znaczy to, co pokazywałem, jest głównie finansowane z grantów Narodowego Centrum Nauki. Jeśli byście mieli jakieś pytania albo chcieli śledzić to, co robimy, to też zapraszam do wysyłania maili albo do obserwowania naszego Facebooka pracowni obrazowania mózgu. Także dziękuję za uwagę.